Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Oblicz pole i obwód trapezu. Sprawdzamy na początek, czy wszystkie liczby mają te same jednostki. Tak, wszystko jest podane w centymetrach, więc żadnej zamiany robić nie będziemy. Ale najłatwiej jest policzyć obwód. Obwód to jest suma długości wszystkich boków figury, czyli w naszym przypadku to będzie 40 plus 25 plus 24 plus 39. I to razem mamy 128 jakich jednostek w nawiasie zwykłych centymetrów. Teraz, żeby policzyć pole, to musimy znać dwie podstawy trapezu, jak również wysokość. I tutaj podstawami tego trapezu to są zawsze boki, które są do siebie równoległe. W tym przypadku to jest liczba 40 i 24 oraz wysokość opuszczona na te dwie podstawy pod kątem prostym, czyli 15. Skorzystam właśnie z takiego wzoru. W nawiasie długość jednej podstawy dodać długość drugiej podstawy razy wysokość i wszystko dzielimy przez 2. I w naszym przypadku jedna podstawa to jest 40, dodać druga podstawa równoległa to jest 24 razy wysokość opuszczona na te dwie podstawy to jest 15 i wszystko dzielimy na 2. 40 plus 24 to jest 64 razy 15 podzielić na 2, bo w pierwszej kolejności wykonujemy działania w nawiasach. Teraz sprawdzamy, czy można coś skrócić. Można dwójkę i liczbę 64 podzielę na 2, na dole będzie 1, na górze 32. I teraz trzeba pisemnie pomnożyć 32 razy 15. 5 razy 2 to jest 10, 0 na dół, 1 do góry, 5 razy 3, 15 plus 1, 16. I zaczynam mnożyć przez jedynkę, w związku z tym tu na końcu wstawiam 0, bo wyniki będę wpisywała pod jedynką. 1 razy 2 to jest 2, 1 razy 3 to jest 3. I dodajemy wyniki od końca. 0 plus 0 to jest 0, 6 plus 2 to 8, 3 plus 1 to 4. I wyszło nam 480 cm kwadratowych. Obwód podajemy w zwykłych jednostkach, natomiast pole powierzchni w jednostkach kwadratowych. Więc możemy podać odpowiedź, że obwód tej figury wynosi 128 cm, a pole powierzchni 480 cm kwadratowych. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.